Cześć, witam w kolejnym filmiku dotyczącym podstaw fotografowania. Mam nadzieję, że wcześniejsze filmiki również obejrzeliście. Jeżeli nie, to gorąco zachęcam. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj będzie takie, można powiedzieć, troszeczkę podsumowanie tego, co pojawiło się we wcześniejszych filmach. Mówiłem do tej pory o podwyższonym ISO, że może to być skutek zdjęć gorszej jakości. Mówiłem o tym, jak wykorzystywać głębie ostrości i powiedziałem również troszkę na temat samego czasu naświetlania. I na samym początku, w pierwszym filmie, przekonywałem Was, żeby nie korzystać z trybu automatycznego, żeby wybierać na przykład tryb z priorytetem przysłony albo z priorytetem czasu. Biorąc pod uwagę fakt to, co powiedziałem we wcześniejszych filmach na temat właśnie głębi ostrości i czasu naświetlania, sądzę, że wykorzystując tą wiedzę, możemy odpowiednio właśnie wybrać tryb priorytetu czasu czy priorytetu przysłony i spowodować, że to my będziemy decydować o ustawieniach, a nie automatyka aparatu. Oczywiście automatyka aparatu będzie bardzo pomocna, dlatego że jeżeli my wybierzemy na przykład konkretną wartość przysłony czy konkretną wartość czasu ekspozycji, to aparat zajmie się resztą, w sensie dobierze do tego odpowiednie parametry. Natomiast takie ustawienia, ja tak jak powiedziałem w pierwszym odcinku, sam bardzo często używam priorytetów przysłony, gwarantują nam, że nasze zdjęcia będą dobrej jakości. To przejdźmy teraz już do konkretów. Zacznijmy może od tego, od czego chcę Was oduczyć, czego chcę Was namawiać, żebyście nie używali, czyli ten tryb zielony, gdzie aparat tak naprawdę decyduje o wszystkim. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Wspomniałem o tym, że ISO może nam popsuć zdjęcie, jeżeli będzie za wysokie, bo wtedy będziemy mieli gorszą jakość zdjęcia. Ja machnę ręką na chwileczkę przed obiektywem. Zwróćcie uwagę, dzisiaj mamy akurat taki troszeczkę pochmurny dzień i aparat dobrał ISO 1600, bo tak działa automatyka aparatu. Jeżeli próbuję w tym momencie zmienić ISO, to od razu aparat mówi mi, że ta funkcja jest niedostępna w bieżącym trybie. I to może być na przykład powód, że nasze zdjęcia wychodzą no nie takie, jakbyśmy oczekiwali. Jeżeli w tej chwili przejdziemy na tryb automatycznej ekspozycji z priorytetem migawki, czyli my chcemy decydować, jak długo ma być otwarta migawka, a aparat dobierze nam przysłonę, no bo nie chcemy, żeby nasze zdjęcia były poruszone, bądź chcemy wykonywać właśnie jakieś takie zdjęcia, o których mówiłem w poprzednim odcinku, to zwróćcie uwagę, ja przekręcając pokrętłem mogę sobie zmieniać wartość czasu, mamy ją tutaj, o dokładnie, w tej chwili 0,6 sekundy, natomiast aparat zmienia mi wartość przysłony automatycznie w ramach tego, co ja zmieniam tutaj na tym zielonym polu. Oczywiście, jeżeli uważam, że na przykład chcę zaryzykować, zrobić zdjęcie z większym ISO, bo w tej chwili mamy ustawione ISO 200, to jak najbardziej ISO mogę sobie podnieść. I tutaj sam decyduję o tym, jak ma wyglądać mój czas ekspozycji. Jeżeli na przykład zejdę do powiedzmy czasu 1,8, który już będzie bezpieczny, mam ISO 800 i przesłona proponowana przez aparat to przesłona 5.0. Oczywiście, jeżeli wydłużę czas ekspozycji, to przesłona będzie mi się również zwiększać, czyli będę uzyskiwał większą głębię ostrości. W związku z powyższym, jak widać, to ja jestem panem, jeżeli chodzi o parametry zdjęcia. I teraz kolejny przykład, jeżeli przechodzę do priorytetu przysłony. Tu w tej chwili oczywiście również mogę zmieniać sobie ISO samodzielnie, czyli na przykład uważam, że dzisiaj będę robił zdjęcia przy ISO powiedzmy 800 czy ISO 400 na przykład. I jeżeli będę pokrętłem zmieniał tylko i wyłącznie wartość przysłony, a tą sobie dobieram w zależności od tego, czy chcę mieć mniejszą czy większą głębię ostrości, to zwróćcie uwagę, automatycznie tutaj powyżej czas zmienia mi się dokładnie w ramach tego, jaką przysłonę sobie wybieram.
Czyli jeżeli nawet dojdę do przysłony, powiedzmy, nawet bardzo dużej wartości, czyli F29, no w tej chwili sugerowany czas to jest 0,6 sekundy. No ale to oczywiście, jeżeli wykonywałbym zdjęcie w tej chwili ze statywu, to taki czas jak najbardziej jest akceptowalny. Będę miał zapewnioną dużą głębię ostrości, o tym było w jednym z poprzednich odcinków. Natomiast czas w zasadzie, jeżeli robię zdjęcia ze statywu, mnie w zasadzie tutaj nie bardzo interesuje, no bo korzystając ze statywu mam pewność, że zdjęcie nie będzie poruszone. Ale z drugiej strony, jeżeli na przykład chcę wykonywać zdjęcia z bardzo płaską głębią ostrości, tutaj z tym obiektywem akurat standardowym jestem w stanie dojść do przysłony o wartości 4.0. Jest to w przypadku tego obiektywu maksymalnie otwarta przysłona, to tak jak widać czas będzie wynosił 1.50 przy czułości ISO 400. Jeżeli mnie to nie satysfakcjonuje, zwiększam sobie ISO na przykład nawet do tych wartości już takich, powiedzmy, mniej fajnych ze względu na fakt, że rzeczywiście ziarno przy takim dużym ISO, powiedzmy rzędu na przykład 12800, już będzie niestety dosyć mocno zauważalne. Natomiast jeżeli nie chcę ryzykować z wysokim ISO, jeżeli mam aparat, który przy wyższym ISO robi niestety troszeczkę gorsze zdjęcia, no to w tym momencie mogę sobie manualnie to ISO ograniczyć i tak jak powiedziałem, to ja wybieram wartość przysłony, a aparat automatycznie dobiera do tego czas naświetlania. Czyli tak jak widać, korzystam z automatyki aparatu, no bo aparat mierzy światło, jakie wpada do obiektywu, jakie dotrze na matrycę, tylko że to ja decyduję o wartości przysłony, a aparat dobiera nam czas. No i podobnie jak było w poprzednim przypadku, czyli priorytet migawki, gdzie jeszcze raz powtórzę, też ja ustawiam ISO. Proszę zwrócić uwagę, mogę teraz zmienić na 1600, na 400 na przykład, tylko że w tym momencie dobieram sobie czas otwarcia migawki, a aparat dobiera do tego odpowiednią wartość przysłony. Tu warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo tak jak powiedziałem, dzisiaj warunki są akurat, jest taki trochę pochmurny dzień. W związku z powyższym, jeżeli na przykład wybiorę zbyt krótki czas naświetlania, a aparat nie jest już w stanie zejść z przysłoną niżej, czyli bardziej otworzyć obiektywu, no ten obiektyw, tak jak powiedziałem, to jest standardowy zoom o jasności 4.0. W związku z powyższym, w przypadku, jeżeli wyjdę poza ten zakres dopuszczalny, po prostu wartość przysłony będzie mrugać. No ale od 1.60 wzwyż, w sensie jeżeli od 1.60 będę wydłużał ten czas, tak jak widać, jest to jak najbardziej akceptowalne i gwarantuję, że uzyskam dobre zdjęcie. Czyli teraz, jeżeli bym wykonał na przykład zdjęcie, powiedzmy, z przysłoną 10 i czasem 1.10, proszę bardzo, jak najbardziej zdjęcie wyszło poprawnie naświetlone. Jak widzicie, wcale nie jest to skomplikowane i mam nadzieję, że dzięki tym krótkim radom właśnie jak zmienić troszeczkę nasze podejście, czyli nie polegać na pełnej automatyce aparatu, a wybrać na przykład właśnie jeden z trybów priorytetowych, a mają te tryby w zasadzie wszystkie aparaty dostępne w tej chwili na rynku, możemy rzeczywiście uzyskać zdjęcie dużo fajniejszej jakości. W kolejnych filmach będę mówił już na temat kwestii kompozycji. Gorąco zapraszam do oglądania już w niedługiej przyszłości. Gorąco pozdrawiam, życzę dobrego światła, dobrych kadrów. Cześć!